Ponad 100 lat temu ludzkość wzniosła mury, które miały ich chronić przed tytanami pożerającymi ludzi właśnie. Jednakże sytuacja się komplikuje, kiedy jeden 60-metrowy kolos postanawia te mury na spółkę ze swoim kolegą opancerzonym zniszczyć. Jednakże pojawia się nadzieja w postaci Erena Jägera, osoby, która potrafi jako jedyna zmienić się w tytana. Jedyna spośród murów. Bo jak się okazuje, w szeregi wniknął wróg, czyli inni ludzie, którzy mają te same zdolności co Eren. Jedną z nich już pokonaliśmy, była to Ani, która przyjęła postać tytana kobiecego. Jednakże co stanie się z tytanem opancerzonym i tym kolosalnym? Kto nim jest? Kto za nimi stoi? I czy da się ich pokonać? O tym w dzisiejszym odcinku. Mamy taki lekki cliffhanger do tego, co działo się w poprzedniej części, to znaczy generał Hanji, która stoi wraz z księciem wielebnym, ponieważ dowiadujemy się, że tytany są w murach. To one tworzą mury. Setki, dziesiątki tysięcy tytanów czekające na rozkaz jednego koordynatu, ale o tym będzie dopiero później. Ksiądz nie chce puścić pary z gęby i sytuacja o tyle się jeszcze bardziej komplikuje, że dowiadujemy się, że w murze Rose pojawiają się tytani. W tym dystrincie Rose znajdują się nasi jedni z głównych bohaterów, można powiedzieć, znaczy Rainer, Berthold, Koni i tym podobne. Reszty chyba nie musicie aż tak mocno znać na razie. I co ciekawe, zostają oni zaatakowani przez tytanów i wraz z innymi oddziałami zwiadowców próbują uciec, rozdzielając się na grupy, jednakże niektóre tytany jakby, no, widać, że mają jakiś plan, ok? Ktoś nimi dowodzi. I jeden z ludzi z załogi Levi'a, jakby jego prawa ręka, postanawia robić za swoisty wabik dla tych tytanów, rąbiąc ich i robiąc naprawdę niezłe zamieszanie. I dostaje te info ta główna jakby brygada, ta nasza centrala, można powiedzieć, o tym, że właśnie dzieje się taka imba na tym murze Rose. I cóż, wszystko byłoby ok, możemy tych tytanów rąbnąć, gdyby nie to, że właśnie ta prawa ręka Levi'a widzi olbrzymiego, 15-metrowego tytana zwierzęcego. Co ciekawe, ten tytan, jako jeden z nielicznych, potrafi mówić i jest rozumny. Co zatem dowodzi tego, że prawdopodobnie jest człowiekiem. Zabiera on typowi sprzęt do manewru, przy okazji widzimy, że mega boją się te, cała pozostała reszta tytanów, tego właśnie tytana, jakby on nimi kontrolował, on je kontrolował, gdy po chwili, kiedy no, nie spodobał się niestety naszemu zwierzaczkowi ten ziomeczek, postanawiają, że on postanawia w sumie, że rozerwać go. Eren, który ma flashbacki dzieciństwa, kiedy jego mama jeszcze żyła i kiedy to pomagał wraz z Mikasą w rozwieszaniu jej prania. On wstaje, ok? Przy okazji również widzimy to, że ta Mikasa nie spała wcale, stróżowała przy nim cały czas. Ja pierdzielę, co za poświęcenie, zazdro. Armin mówi przy okazji o tym, że tytani złamali właśnie ten mur Rose i dzieje się nieciekawie, ok? I brygada z początku jest zdziesiątkowywana. Masakra, dzieje się rzeź. Koni wpada na tytana i jak się okazuje, ten tytan jest prawdopodobnie jego mamą i on z racji tego, że on ma bardzo małe i wychudzone nogi, bo prawdopodobnie jego mama była niepełnosprawna i lekko widzimy, że próbuje coś tam wydukać w naszym właśnie języku. Postanawiają oni im pomóc, ok? Tamtej brygadzie, ta nasza główna trójca. Armin mówi, że mur nie ma dziur. Jest to dodatkowy, ciekawy news, no bo hej, słuchajcie, skoro mur nie ma dziur, no to jak się tam wzięli tytani? Podkop zrobili? Co jest? Tu właśnie jakby ten zwierzęcy tutaj mąci tą całą sytuacją, ale co jeśli właśnie ci tytani jakoś byli ludźmi i nagle magicznie się zmienili? To są pytania, na które jeszcze nie będzie nam dane znać odpowiedzi. Jakby księciuniu, wziąć tego księciunia na to pole bitwy, żeby tam się sprawił w boju, ale księciunią milczy, ok? Bo mówi, że to są sekrety, za które ludzkość może kropnąć. No i cóż, chcą oni, żeby tam wczuł się ten zamęt tej walki, on tam widzi, że ludzi tam masakra i tak dalej, i tak dalej. No, widzi tych uciekinierów, widzi taki smutek rodem z każdej wojny, ok? No i widzimy też poprzednią gwardię, że z początku, że chcą się oni zatrzymać w zamku, ok? No mają też info, że nie ma dziury, są tytani i garść z nich już robi pod siebie. I to jest inne robienie pod siebie niż zwykły strach przed tym, że zostaną zjedzeni, ale to jest tak by the way. Mają mieć oko
tylko na kogoś ze zwiadów, okej? Okay? Ten księciunio mówi, no i ale nam przerywa jakby wejście Saszy. Ta Sasza, kiedy już ma tam powiedzieć swoje imię, nagle wchodzi ta Sasza i jakby mamy niespodziewane przejście na Ymir i Rainera, którzy szukają zapasów. Ymir znajduje pudełko, albo inaczej puszkę ze śledziami i podaje ją Rainerowi. I Rainer mówi, ej, ja jedyne co mogę tu przeczytać, to to, że to są śledzie. To jest w innym języku. Halo, o co chodzi? Jesteś podejrzana, umiałaś to przeczytać. I wtedy już tak jakby, ale widzimy, że coś jest nie tak, coś jest nie halo, mamy gdzieś wtykę, szpiega i tak dalej, i tak dalej. Tytani lecą na nich, zaczynają oblegać zamek totalnie. Ten tytan zwierzęcy przy okazji też się pojawia i no Ymir i Rainer i Berthold jakby oni zamarli, okej? Okay? Reszta tam wiecie, strach, a oni... To jest ten strach, kiedy przychodzi stary z wywiadówki i ty wiesz, że to, dlaczego on do ciebie idzie, nie wynika z tego, że ty masz takie świetne oceny. Tytani rozwalają, masakrycznie, no rozwalają te wieże, wszystkie, ten zamek jest dziesiątkowany i tak dalej, i tak dalej. No mamy później te sceny z memów, te templatki do memów, nie wiem czy kojarzycie, ja wam pokażę tak lekko tą scenę, no ale mam nadzieję, że rozumiecie i nieraz mieliście z nią do czynienia, okej? Przy okazji ten, mamy dziwne flashbacki z Rainerem, tam wiecie, Ani, którego tu bierze, no ty tam wpada, dzieje się, sporo jest akcji w tej części, okej? Okay? Ten Rainer właśnie, czy tam ten Berthold w sumie, do Rainera mówi, że słuchaj, cokolwiek by się nie działo, stary, liczy się przetrwanie. I wiecie, to może być takie w stylu, o Jezus Maria, Lucius jest ważna, nie, to chyba nie jest tak. Tu się coś odwali zaraz. Ten Rainer bierze tytana na bary, tam wiecie, tytan go ugryzł, on tam ze złamaną ręką, ała, go wywali, no skórka, woda, masa, ja pierdzielę, ale siłacz, okej? Okay? Tam Krista go opatruje, tam Krista to jest w sumie jeden z ziomeczków, przy którym ja bym raczej uważał i miałbym go raczej na oku, raczej ją na oku, okej? Okay? Fragmentem kieski, on tam szoka, a ona jest super, ona jest niziutka, ładna. Zawsze to jest takie coś, że jak są niskie dziewczyny, to one są dla nas, wydaje mi się, że bardziej cute, bo te wielkie to samo siebie zadbać. Nie wiem. Am I wrong or am I right? Eren i ekipa tam idą, still walka jest. Przy okazji widzimy, że tam ten Eren się, wiecie, podpala i tak dalej, i tak dalej. Rozwalili wszystkich praktycznie ci zwiadowcy przy tym zamku, gdzie tam, wiecie, byli dziesiątkowani. No ale zwierzęcy rycie, robi ten ryk taki i przyzywa innych. I to jest takie epickie, bo on tam jeszcze wspiął się na ten mur i dopiero wtedy zaryczał. Jezus Maria, to jest jakby takie szachy, wiecie, najpierw wysłał swoich pionków na zwiady, tak jakby się chciał z nimi pobawić, to było niesamowite. Jezus Maria, ktokolwiek, znaczy ja wiem, ale ktokolwiek jest za zwierzęcym, ten jest mastermindem, okej? Okay? No i tam wiecie, rozwalili wszystkich, ta wieża się wali totalnie i nagle Ymir postanawia, że dajcie mi nożyk, nie możesz się tu kropnąć, ja wam pokażę Copperfielda. I przecina sobie rękę i zmienia się w tytana szczękowego, czy tam tańczącego, jak zwał, tak zwał. I tam wiecie, próbuje walczyć i tam się dzieje naprawdę rzeź totalna. Jakby ona tam chce im pomagać, ta wieża się rozwala, jakby to, no dzieje się. Jednakże jest ona dziesiątkowana, zostaje pożarta, lekko mówiąc. Jednakże wpadają zwiadowcy i rozwalają resztę całego towarzystwa. I my dowiadujemy się, bo ta Ymir nie została zjedzona, jakby jej człowiecze ciało nie zostało zjedzone i dowiadujemy się, że ej, mamy trzeciego ziomeczka w postaci tytana, halo, o co tu chodzi? Przy okazji Rainer i Berthold w całej tej sytuacji byli bardzo w szoku i mamy flashbacki, jak właśnie ten tytan je im ziomka. To może wskazywać na to, że może jakaś trauma czy coś. No nie, ale to będzie później, mam wyjaśnić. Przy okazji też mamy scenę, jak Eren pierwszy raz i chyba ostatni rozwala tytana za pomocą sprzętu do manewru bojowego. Pięknie. Przy okazji, jak ta Ymir tam się, wiecie, tam zaczyna trochę regenerować, bo trochę tam poszarmatali, okej, ona tam traci przytomność. Ta Christa. Ja się nie nazywam Christa, a się nazywam Historia. Kto cię tak skrzywdził? Ja pierdzielę. Rozumiem, nie, jak się nazywasz? Szymon, jak się nazywasz? Julia, jak się nazywasz?
Marysia, jak się nazywa? Paweł, jak się nazywa? Historia! Dlaczego? Bo moja stara lubiła historię. Ja. A z nią to też będzie ciekawa imba, ale to poczekajcie, za moment wam powiem resztę. Lecimy na mur, okej. Okay. Emir jest związana i tam na noszach, okej, okay, bo jest nieprzytomna. Rainer przy okazji tam gada z Erenem. Berthold mówi, żeby iść do domu. Rainer tam, wiecie, tam mówi, trochę gada sobie z tym Erenem. Ogarniają, że też przy okazji te zwiadowcy, że ej, w murze Rozy nie ma dziury. Jakoś ci tytani ty dostali, nie wiem czemu. Nie. Macie jakieś pomysły? Rainer bierze Erena na rozmowę i podczas tej rozmowy on mówi, że ale to jest tak to bierzemy, że to jest takie na pół gwizdka, że to ja rozwaliłem cały ten mur, ja jestem tytanem opancerzonym, a Berthold jest tym kolosalnym. To jest... Pierwszy raz to oglądacie, tego nie zauważacie, okej? Okay? Mówią, że no, każdy ma w to wywalone, no, wszyscy mają w to wywalone, jakby Eren tam nie, puknąłeś się w głowę, okej? Okay? No i tam ma z nim iść, oni tam, on tam nie chce i oni tam się nagle zaczynają odpalać. To znaczy Rainer chce się odpalać, bo mówi, że on jest żołnierzem, a z drugiej strony jest wojownikiem, wiecie, on ma takie stany empatyczne, ambiwalentne. Jakby mamy też wyjaśniane to, jak Ani znalazła tego Erena wśród, no właśnie w tej poprzedniej części, wśród tej grupy zwiadowców, ponieważ no kiedy ona złapała Rainera, może ci, którzy oglądali, jak ją zapraszał, widzieli ten charakterystyczny moment, kiedy wzięła Rainera, Rainer tam wydłubał na jej ręce w całe te info, gdzie jest ten właśnie Eren. Ci mówią, że to prank i nagle ten Rainer, wiecie, bierze tą złamaną rękę i ją tam sobie parą naprawia i wiecie, Mikasa wtedy, Eren, uciekaj, wali ten nożem Rainera i Bertholta, ja pierdzielę, dzieje się jedna z najbardziej epickich scen w anime i jeszcze dodatkowo ten soundtrack, Jezus Maria, ja się nie dziwię, że sam ten moment, kiedy chłopaki zmieniają się, Berthold w kolosalnego, a Rainer w opancerzonego ma kilkanaście milionów wyświetleń na YouTubie, zmieniają się, to jest epicka scena, ponieważ podczas tej przemiany Berthold bierze tą Ymir, a Rainer łapie Erena i Eren jakby ma wtedy flashbacki, będąc w ręce Rainera, że on tam mówił, że moim marzeniem jest wrócić do domu i żyć bezpiecznie i tam wie, no kurde, takie emocje, jak ja to pierwszy raz oglądałem, to miałem takie... Ja pierdzielę, Tero dopiero się rozkręciło. To, co było poprzednio, tam nic. Tam, że teraz tu się dzieje masakra. On tam sobie mówi, że wydranie się zmienia w tego tytana atakującego, okej? Okay? Jakby ci zwiadowcy próbują tego kolosalnego wziąć, bo on jest mega wolny, bo to, co ja wam mówiłem, no już bardziej naukowo w tej serii o tytanach nie może być. No im ktoś jest większy, tym ma wolniejszą reakcję. I ten, wiecie, jakby tytan chcąc się bronić, wypuszcza masę pary wodnej, żeby go nie można było zaatakować. Pary, energii, okej? Okay? No czegoś, co podgrzewa całe powietrze wokół niego. I on tam, wiecie, próbuje się obronić z tą Ymir, bo tą Ymir wziął. Ten Rainer walczy z Erenem. Eren się tam jako tako odpala. No jest walka taka nierówna, trochę równa, nierówna. No to wiecie, no ciężko jest streścić scenę walki. Tam wyrywa mu łapę temu Rainerowi, ale ten Rainer go zaciąga w pewne miejsce, wiecie, tam go tam o. No i tam, wiecie, Eren się zastanawia, co jest, przecież ja wygrałem, halo, co jest? I nagle spada ten kolosalny na nich, robi mega rozwałkę i zabierają oni Erena, porywają nam Erena, dzieciaka nam porwali, halo, Halena, będę miał zawał. Pixis się dowiaduje, że tam Erena zabrali, tam zawał jest konkretny, Mikasa się budzi, tamten Armin mówi, że no czekamy na więcej żołnierzy, czekamy na to, aż przyjdą podnośniki, żeby konie przerzucić na drugą stronę muru i ruszamy za nimi, no. Mówią, że zawsze mieli problemy z Erenem, że Eren nigdy nie walczył, nigdy nie był za dobrym fighterem, ale on był uparty i dzięki swojej woli ducha zagrzewał ludzi. No kuźwa macie jak w Naruto, nie Erenowi, tam zjadą z tą sieczą. Mówią, że jedyne miejsce, gdzie się mogli schować Rainer i Berthold, ponieważ to jest bardzo ważne, Berthold musi sporo odpoczywać po przemianie w tytana kolosalnego, co jest raczej racjonalne, biorąc pod uwagę to, że jest on kilka razy większy niż zwykli tytani i ten Rainer też kilka dni nie spał, więc może być lipa. Dlatego mówią, że schowali się prawdopodobnie w lesie wielkich drzew. Na pewno. No i Eren się budzi w tym lesie wielkich drzew z Rainerem i Bertholdem, tam przy okazji ta Emir, oni mają
poodcinane ręce i nogi, ale wiadomo, bo oni są tytanami, więc oni im się tam odrośnie wszystko. Ja nie wiem, to mają, nie wiem, jakby kości im się... Chciałbym mieć taką moc, ok? Wtedy bym mógł robić absolutnie wszystko. Dowiadujemy się trochę, że no Reiner mówi o jakimś tam awansie, że oni tam w ich szykach tam zaawansują, no wytyfy egze, jakby ci, którzy będą zaraz się dowiedzą, ale no wiecie o co chodzi, jakby takie wytyfy, kiedy to pierwszy raz oglądasz. Eren tam zaczyna szaleć, Berthold jest sad, bo mówi, nie jesteś żołnierzem, tylko tam wojownikiem i tam no jest trochę taki confused, ok, wewnętrzny. No flashbacki pierwszego sezonu mamy, kiedy tam oni tam, wiecie, niby udawali tych takich basicowych ludzi, których nam nie było szkoda. No mamy sprzeczne sygnały, no psycha sitting, totalnie psycha sitting, ok? No mamy wyrzuty, mamy też Eren daje im wyrzuty, no bo odłamek, którym kopnął kolosalny, rozwalił dom, w którym była mama Erena i no przez to ona kropnęła. No widać, że to żołnierze, no bo ten Berthold mówi, a myślisz, że miałem wybór? I to jest takie, Jezus Maria, WTF. Ymir przy okazji mówi o tym, że byli w szoku, kiedy wpadł zwierzęcy. No bo zwierzęcy to jest taki ziomeczek, który jest wyżej od nich i oni już wtedy zaczęli pod siebie sikać, ok? I dlatego postanowili zacząć działać, prawda? No i tam przyznają jej troszkę rację. No i Ymir też coś ukrywa, jakby widzimy to, że ona tam coś tam ukrywa, ok? I przekonują ją, by ona doszła do nich, ok? Ona tam się zgadza, ponieważ jakby dowiadujemy się, że zjadła jednego z ziomeczków, ok? To jest taki spoiler, którego wam nie powinienem na razie mówić, ale cóż. Eren i Berthold wraz z Annie przybyli jeszcze z jednym ziomeczkiem, którego ona w postaci tytana zjadła. No ale jak ona się znalazła w tej postaci tytana? To powolutku, bo dowiadujemy się później, że ty tytani byli od początku ludźmi, ale... Stay tuned. Wpadają z wiadra do tego lasu wielkich drzew, tam Eren próbuje się tam, wiecie, wyswobodzić, Ymir tam Berthold pyta się, czy wie, kogo zjadła, no to jest to, co ja mówię, no tego ziomeczka ją kropnęła, no był to jeden z nich, tam ona mówi przy okazji, że błąkała się około 60 lat w ciele tytana, jakby co widzimy, że procesy starzenia w czasie, kiedy się jest tytanem, ustają, no i wiecie, no i tam zmienia się, no zwiady dołączają, tam widzimy jakieś takie mega światło, widzą tą Ymir, ta Ymir, no ona bierze historię, rwie tą historię, połyka ją, bo to wiadomo, nożyce i tak dalej, i idzie, i ucieka, okej, okay? Gonią ją, ona tam, ona zdradziła, mówię, myślą sobie, zdradziłaś nas, zdradziłaś, kutwo mnie. No i Reiner się zmienia, bierze resztę i Dzida, okej, okay, gonią ich, Ymir tam z tą historią ucieka, no zadyma. Eren się budzi, a tam w środku walka, bo go jakby Eren tam, wiecie, Reiner tu szyja, tu Bertholta i Erena i takich tam, bieta tam, takich próbuje, wiecie, przytrzymać, przyskrzynić. Mikasa chce kropnąć Ymir, ta Krista jednak mówi, że historia, że nie, nie kropni jej, tam wiecie, zadyma cholerna, okej. Okay? Ten krzyczy, że no mieli takie rozkazy i że nie mogą, ten Berthold i tak dalej, bo mówią, że byłeś naszym przyjacielem, ziomeczkiem, się traktowałeś jak ziomeczka. Erwin tam z tymi tytanami, bo generał Erwin tam, wiecie, naprzeciw, bo on sobie zgarnął wszystkich tytanów i wbierze tych tytanów na Reinera, okej. Okay? No walą go, Reiner puszcza tam te ręce, okej. Okay? Oni tam biorą tam, chcą wziąć tego Erena, jednakże Mikasa nie daje rady. Erwin tam daje radę, ten generał Erwin, ale zostaje, jego ręka zostaje zjedzona przez tytana, no dzieje się masakrycznie dużo, no atak, poświęceń jest masa, no tam Mikasa ratuje Erena, no tam jest zadyma cholerna, okej, okay. Armin wpada, bo tam Mikasa go do końca nie uratowała, on tam ma flashbacki z Ani, jakby Armin gada z tym Bertholdem, że na pewno ci zależało na niej i Ani teraz cierpi, możecie iść nią uratować w korpusie zwiadowczym. Wiecie, gdzie ona jest, dlaczego jej nie uratujecie i widzimy, że tu się na psychę temu ziomeczkowi, bo widać, że mu się podobała i to jest takie, o Jezus Maria, ała i takie, wiecie, to boli serduszko, kuje tego serduszka Bertholdowi, no i na psychę mu, bo to jest jego crush. Eren zostaje uratowany koniec końców przez tego ziomeczka bez ręki, przez tego ziomeczka, no uwalnia, no Berthold ranny, no zadyma totalna, Reiner rzuca płotem tytanami, jak ratują tego Erena, żeby tego Erena odzyskać, no powala tego Erena
daj mi kasę, wpada ten tytan, co im mamę zjadł, okej? Okay? No, Hannes tam ich próbuje ratować. Hannes to jest ten ziomeczek, który tam ich uratował właśnie, kiedy ich mama kropała, no dzieje się. Jednakże ten Hannes zostaje kropnięty, rozerwany siłą 85 kN. Zadyma! Eren się nie do końca zregenerował, nie może się przemienić w tytana, nie może nic zrobić, próbuje tam, gryzie się do zadyma. Jednakże on tam, wiecie, Reiner chce go tam wachnąć, Eren zaczyna ryczeć i uderza jakby pięścią w rękę tego tytana i w pewnym momencie mam taki piorun, który przechodzi przez wszystkich, przez każdego dosłownie tytana i jakby ten Eren zaczyna te wszystkie tytany, które tam są, te bezmyślne, kontrolować. One wszystkie skaczą na Reinera. Jakby my dowiadujemy się, że Reiner mówi: o nie, on posiada koordynat. Eren jest najgorszą osobą, która mogła posiąść koordynat. I mam takie: kurka wodna, co to jest ten koordynat? Już wam tłumaczę, ale za momencik, bo teraz jest bardzo ważna część. Bo Reinera biorą, ta Ymir ucieka do tych zwiadowców, jednakże ona mówi, że sorry, ale mam gest wdzięczności wobec nich i biegnie do tego Reinera i Bertholda i tam, wiecie, w postaci tytana odciąga tą całą resztę tytanów. My odjeżdżamy z całym oddziałem, mamy takiego mindfucka, Eren mindfucka. Ja potrafię kontrolować tytany, wcześniej nie umiałem, o Jezus Maria. Potem na murze, dzieje się zadyma, bo ta cała zwiadowcy odeszli i na murze mamy tego Reinera, Bertholda i Ymir. Ymir mówi tam, że dług wdzięczności spłacony i że teraz mogę być prawdziwą boginią. O co chodzi z tą boginią, okej? Okay? I zwiady mówią, że dzieje się nieciekawie, bo nagle Eren może kontrolować tytanów, ale nadal nie wiemy do końca, jak ich kontrolować. No i jakby zostaje przed nami wiele niewiadomych, bo dowiadujemy się, że Eren może kontrolować tytanów, wiemy, kto jest opancerzonym, wiemy, kto jest kolosalny, wiemy, że Anka znajduje się u nas, wiemy, że Ymir jest u nas, czyli mamy już piątkę tytanów. Nagle pojawia się tytan zwierzęcy i my nie wiemy, co to jest koordynat. A koordynat jest to moc tytana pierwotnego, tytana z rodu królewskiego, tytana królów murów, który mógł kontrolować wszystkimi tytanami znajdującymi się właśnie w murach, w tytanach, w murach setki tysięcy tytanów. Co więcej, kim jest tytan zwierzęcy? Bo w kolejnej części dowiemy się naprawdę za niedługo, ponieważ po tym, jak Reiner przegrał z nim solówkę, postanawiają oni zaatakować całą tą wyspę w trójkę, jeszcze raz, bez Ymir, tylko i wyłącznie po to, żeby tego Erena odbić. A dlaczego to była ta solowa? Ponieważ gdyby Reiner wygrał, to musieliby również odbić Ani. A w tym przypadku Eren jest zdecydowanie ważniejszy. Dlaczego? Bo tytanem zwierzęcym okazuje się być brat Erena, Zeke. Ale o jego historii w kolejnej części.